Teodozja poszła do kuchni i zaczęła się krzątać koło paleniska. Dziadzia zaczął coś mówić, ale wszedł Zygmunt z jakimś małym czarnym żydkiem o dość młodym wyglądzie i niezwykle żywym spojrzeniu swych błyszczących oczu. Doktor zdjął palto, usiadł na brzegu krzesła naprzeciw Lucjana i patrząc mu w oczy zapytał. – Więc jak to było? – po raz pierwszy dowiedziałem się o swojej chorobie trzy lata temu. Wychodząc z biura po południu, było to w zimie. Poczułem w ustach coś ciepłego i splunąłem na śnieg. Zobaczyłem krwawą plamę. Znowuż nabrało mi się w usta. Z chusteczką przy ustach pobiegłem do apteki, gdzie mi krwotok zatamowano. Od tego czasu czułem się to lepiej, to znów gorzej. Gorączkowałem okresami, cztery razy wyjeżdżałem do zakopanego. Ostatnio wróciłem tu na wiosnę po półrocznym tam pobycie. Czułem się dobrze. Ostatnio znowuż było gorzej, ale zdawało mi się, że to nerwy lub w ogóle niedyspozycja psychiczna. No i wczoraj, po wypiciu większej ilości alkoholu, dostałem drugiego krwotoku. Dużo tego było? Dość dużo. Szklanka krwi może. Plułem potem. Tak. Będzie pan łaska zdjąć koszulę i uklęknąć na łóżku od tak. Doktor począł opukiwać Lucjana. Robił to bardzo skrupulatnie i długo. Mówił czasem. Proszę zakasłać albo wstrzymać oddech, wypuścić. I wtedy przykładał ucho do ciała Lucjana i słuchając. Patrzał swymi ruchliwymi oczkami na stojącego obok dziadzie. Wreszcie skończył badanie, usiadł z powrotem na brzegu krzesła, ujął przegub ręki Lucjana i patrząc na zegarek, trwał nieruchomo przez minutę. Potem uwolnił rękę, schował zegarek do bocznej kieszeni spodni i dość długo patrzał w oczy Lucjana. Wreszcie powiedział dobitnie – z panem jest źle. I patrzał na niego w dalszym ciągu, co mam robić, żeby było lepiej. Doktor wstał i oparł się plecami o ścianę. Przede wszystkim poleży pan tutaj, w łóżku, z dziesięć dni. Przez ten czas unikać będzie pan wszelkich wzruszeń i podenerwowania. Nie będzie pan jadł potraw zbyt gorących ani ostrych. Zapiszę panu odpowiednie lekarstwo, które będzie pan używał. Potem przyjdzie pan do mnie i pomyślimy o wyjeździe. Jeśli by pan czuł się źle, proszę mnie zawezwać do siebie. Trochę duszno tu jest, trzeba by częściej okna otwierać. Nie palić, papierosy zarzucić koniecznie, jeść dużo i tłusto, możliwie mlecznie. Usiadł przy biurku. Wypisał nazwy lekarstw na podłużnym kawałku papieru i wręczył receptę Lucjanowi. Trochę tiokolu i kodeiny, wapna, trochę. Bądź pan dobrej myśli, nie lekceważ pan choroby. Do widzenia. Lekarz wyszedł, a Zygmunt zawołał. Jak temu facetowi umarł ojciec, to ja mu napisałem taki wiersz w formie epitafium. Znaliśmy się i poprosił mnie o to. Teraz się przydał. Powiedział, że źle z tobą? To znany kpiarz. On ma taki system, proszę ciebie, że trzeba przerazić trochę pacjenta. O, już pierwsza godzina. Dziadzia, może pójdziemy trochę do małej? Postaram się przynieść ci trochę książek, Lucjanie. Dziadzia ubrał się, po czym wyszli obaj. Teodozja wsunęła się do alkowy i zapytała. Może zjesz? Teraz trochę tej kaszy na mleku. Już jest zimna nie zimna, a taka ciepła tak jak mówił ten doktor zjesz? Owszem. Możesz przynieść siakrę, fatalnie się czuję. Mam po prostu kacenjamer przede wszystkim, a potem dopiero gruźlicę. Może mi ta kasza zrobi lepiej? Nic dzisiaj jeszcze nie jadłem. Panie Józefie czy rzeczywiście jest już pierwsza? Student chwilę jeszcze trwał nad wielkim arkuszem papieru, na którym coś kreślił. Wreszcie podniósł głowę do góry, jak obudzony ze snu, przymrużył oczy i wyrzekł, ziewając: Dziesięć, dziesięć po pierwszej. Oj, jak ten czas leci. Co to, choruje pan? Zdaje się, że doktor był u pana. Zajęty byłem. Był, co? Owszem, był lekarz. Czuję się trochę kiepsko. Ach, trzeba będzie poleżeć trochę. Student powiedział jeszcze mrukliwie. Czort wie, kiedy co na człowieka przyjdzie. Po czym pochylił się nad pracą. Lucian usiadł na łóżku, opierając się plecami trochę o poduszkę, trochę o żelazne pręty. Teodozja przyniosła kaszę i usiadła na krześle. Lucjan jadł, trzymając talerz na kolanach. Teodozja patrzyła na niego, przechyliwszy głowę, jak ptak nadsłuchujący. Wreszcie zaczęła mówić smutnym głosem: Jeszcze umrzesz, to potem zostanę sama. Musisz się starać wyzdrowieć. I tak miałam przez ciebie trochę kłopotu. Żeby mnie miała znajome akuszerki, to nie wiem, co by było. Dobrze, że już przeszło. O czym ty mówisz? O czym bym miała mówić, jak nie o dziecku, co ja od ciebie dostałam. Pleciesz brednie jakieś. Kiedy to było? Dlaczego mi nic nie mówiłaś? Kiedy to było? W lecie było. O co ci miałam mówić? Twoja to rzecz, czy co? Dobrze, że miałam znajomą. To mi zepsuła te biedy. Teraz mówię ci, bo jeszcze umrzesz. To żebyś wiedział. Boże, weź te kasze, już mi się odechciało jeść. Teraz mi to mówisz dopiero? Czy teraz jest już wszystko dobrze? Jak to się stało, że ja tego nie zauważyłem? Teraz dobrze. Jak mnie w lecie raz, dwa dni w domu nie było, co to niby wyjechałam na wieś, to wtedy leżałam u tej akuszerki. Ale nie smuć się, bo to już przeszło. Tylko żebyś wiedział. No, muszę już iść, bo o drugiej mam dyżur. Wstała i wyszła swoim wspaniałym krokiem, dumna i wyniosła. A on pozostał sam, nie mogąc ochłonąć jeszcze z wrażenia. Mało brakowało, a jeszcze to dołączyłoby się do szeregu jego kłopotów. Wzruszyła go rozumna dobroć tej dziewczyny. Wspomniał kobiety, jakie znał, i pojął, że ta prosta dziewczyna zakasała wszystkie zdrowym rozsądkiem. I wrodzoną szlachetnością. Leżał tak w ciszy, a różne najdziwniejsze myśli jeły mu się przesuwać przez głowę. Raptem przyszła na niego fala zawstydzenia. Z niebywałą jasnością i wbrew woli, zaczął sobie przypominać wszystkie nietakty, jakie popełnił w przeszłości. Stawały przed oczami różne epizodziki z życia, w których bądź to śmieszną, bądź to żałosną odegrał rolę. Głupie słowa, gafy, kiedyś wypowiedziane wszystko to tłoczyło się do umęczonego mózgu. Ukoronowało to wspomnienie pewnej wizyty letnim wieczorem, zapach kwiatów, dźwięki harmonii. Ha, policzki zapłonęły, a wstyd, Oddech czynił cięższym. Nie. W Krakowie jest łagodniejsza cenzura. Tak, ale ludzie o innych nastrojach. Bo tutaj trzeba poczekać. Zamknęli ostatni numer. Trzeba będzie z miesiąc cicho siedzieć a potem wyda się coś nowego. Oj, kiepsko jest. Oj, kiepsko jest, bo kiepsko. Była szósta rano. Zamglony świt martwo jaśniał w mieszkaniu. Lucjan dosypiał noc lekką ranną drzemką. Z daleka, jakby słyszał szeptem prowadzoną rozmowę. Jednak przy melancholijnie wypowiedzianych słowach oj, kiepsko jest, bo kiepsko. Odwrócił się w stronę pokoju, odchylił głowę i spojrzał tam. Nieciek leżał na kanapie z rękami podłożonymi pod głowę, obok, na krześle. Siedział różowy blondynek w krótkim korzuszku z czapką na kolanach. Miał może z dziewiętnaście lat, a jego piękna chłopięca twarz jeszcze bardziej podkreślała bryłowatą gębę Miećka. Lucjana opuściło pragnienie snu. Uzyskał wygodną pozycję, aby przyglądać się i przysłuchiwać tym dwóm. Mieciek usiadł, przeciągnął się i spojrzał na zegar wykrztusił, ziewając. U, uh, już po szóstej. Złożył ręce na skrzyżowanych pod kołdrą kolanach i, kiwając się, powiedział wolno. Łazarewiczówna siedzi już drugi miesiąc. A tak już będzie. A we lwowie jakoś dawno nie było wsypek. Jak tam? Dobrze zbierają się, czy też wcale nie? Tam są nieważni. Łódź. Łódź to tak. Pauza. Toś całą noc jechał? Calutką. Oka nie zmrożyłem już tak, aby ci jak najprędzej oddać to i mieć spokój. To dobrze, ale lepiej schowaj to pod dziadka. Ciągnął kilka arkuszy papieru spod poduszki i patrzył na maszynowe pismo. A jechałeś spokojnie? Szpicla jakiego nie zauważyłeś? Skąd? Sam byłem w przedziale. Nic nie było. To dobrze. Ale lepiej schowaj pod dziadka. Wsuń tam, bo ja jestem nieubrany. Zimna jak cholera. Blondynek spojrzał na portret Piłsudskiego. Wziął papiery do ręki, chciał się podnieść, ale w tej chwili skoczył mu na kolana kotek z podniesionym do góry ogonkiem, łasząc się i mrucząc. Chłopak wsadził papiery do kieszeni kożuszka i począł gładzić kotka. Mieciek siedział i kiwał się. Obaj nic nie mówili. Widać, wypowiedzieli już sobie, co było najważniejszego. Od strony kuchni doszło ich pukanie we drzwi. Mieciek powiedział do blondyna: idź no i otwórz. To pewnie ci zasrani literaci wracają pijani. Otwórz, po co matka ma się wściekać? Blondynek zsadził kotka na podłogę i poszedł w stronę drzwi. Lucyan spojrzał w przeciwną stronę alkowy. Ale zobaczył w mroku dziadzie i Zygmunta śpiących na swoim łóżku. Właśnie ziewnął szeroko, kiedy w kuchni usłyszał nerwowy męski głos: Stać, stać, stać łapy, łapy w górę. Obmacaj go tam, ja pójdę dalej. W tej chwili Lucyan ujrzał uważnie posuwającego się mężczyznę z rewolwerem w ręku. Stanął przy łóżku. Przybliżył swą wygoloną twarz z błyszczącymi oczami do twarzy Lucjana i powiedział swym nerwowym, ochrypłym głosem. – Śpisz, pan? – Przecież widzi pan, że nie śpię. – Kto pan jest? – Chyba widzisz, pan, że nie bandyta, a policja. – Proszę leżeć na łóżku i nie ruszać się. – Ej, stukonis, siedzieć tam w miejscu! Mężczyzna szybko podbiegł do starającego się wciągnąć spodnie miećka. No, 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 no spokojnie, spokojnie. Jeszcze się pan ubierzesz, sam każe. Oleś, chodź no tu z tamtym, ja jeszcze zajrzę do tego pokoju. A, przepraszam, tam kobiety. Ja tak przez drzwi. Może panie się ubiorą, bo będę musiał coś niecoś przejrzeć. O, to jeszcze tam dwóch śpi. Gniazdko nie ma co. Mężczyzna wsadził rewolwer do szerokiej kieszeni palta i powiedział wesoło. No, blondasku, żeśmy cię przyskrzynili. Już od samego lwowa mamy cię na oczku. Ładny pan jesteś. Łatwo pana poznać. No, oleś, co tam przy nim znalazłeś? Broń miał? Chudy, niezmiernie drobny, rudy człowieczek odpowiedział sepleniąc. Nie, nie, bloni nie miał. Nie miał bloni, ale, ale bibulki trochę. W kiesące futelka dobrej, wartościowej bibulki. Mastu. Więcej nic, więcej nic, nic nie miał. Mieciek rzucił na blondyna piorunujące spojrzenie, potem kopnął leżącego u stóp kotka. Mężczyzna wziął papiery z rąk drugiego agenta i zawołał: nie kop, zwierzaka bolszewiku jeden. Tak byś pan tylko wszystko dręczył. Ej, ej, konis! Mamy teraz w biurze dokumenciki? <grytanie> Palce lizać. Posiedzisz pan, że aż miło. Dawnośmy na to czekali. Zrobi się małą rewizyjkę i pójdziemy do biura. Lucjan zaczął kasłać. Zygmunt stanął na progu pokoju w bieliźnie, okryty pledem. Miał wściekłą minę. Czego Panowie sobie życzą? Hola, co za mina. Proszę o to nasze ordery. A teraz kładź się pan z powrotem. To do mnie należy, czy mam się kłaść, czy nie. Rób pan, co do pana należy. Kładź się pan. Kładź się pan boskuje jak bandytę. Grzecznie pan nie rozumie? Zygmunt wrócił do łóżka. Z drugiego pokoju wyszła przerażona stukonisowa. A za nią wyjrzała Teodozja. Felicja wyszła do pracy przed nadejściem agentów. Mężczyzna zawołał: Oho, panie, już gotowe. Skoczę tam na chwilę. Wszedł do pokoju kobiet, powierzchownie przejrzał szufladki, po czym wrócił i tak samo niedbale przeszukał biurko i etażerkę. Następnie zwrócił się do leżących w łóżku: Ubierać się, panowie. Pójdziemy razem. – No już, już, raz, dwa, trzy – Zygmunt zaprotestował. – Nie ma sensu, żeby pan nas ciągnął. Z samego rana, w ciągu dnia przyjdziemy sami, gdzie trzeba. – Proszę pana, no jesteś pan przecież człowiek inteligentny. Co pan będę tłumaczył? – No trudno, trudno, trzeba iść, ubierać się, panowie. – Ej, panie tłusty, co pan tak śpisz twardo? O, zadziwiające, że studenci przez cały czas spali, mimo hałasów i okrzyków energicznego agenta. Może udawali. W każdym bądź razie Józef patrzał błędnie dookoła, a Bednarczyk krzyknął z przerażenia. Edward od razu zaczął się ubierać, zastrzegając się. Jestem asystentem, studentem medycyny przy Uniwersytecie. O godzinie dziesiątej muszę być na sekcji żeby panowie wypuścili mnie przed tym czasem. A pan? Dlaczego się pan nie ubiera? zawołał agent do pokasłującego Luciana. Ja, proszę pana, nie mogę wstawać. Jestem chory. Dwa dni temu miałem krwotok płucny. Dziadzia i Zygmunt zaświadczyli, że tak jest istotnie. Wobec tego agent przybliżył się do Luciana i zapytał: Co pana łączy z tym domem? Nic, mieszkam tu, jestem sublokatorem. Aha. No, jak pan wyzdrowieje, wezwie się pana. No, wszyscy gotowi? Idziemy, prosz. W razie próby ucieczki, użyję broni. Śpieszcie się, śpieszcie, panowie. Biedny dziadzia miał minę prowadzonego na szubienicę. Zygmunt i reszta zachowywali się spokojnie. Tylko Edward wykrzyknął przechodząc obok Lucjana. Widzi pan, oto skutki mieszkania pod jednym dachem ze smarkaczem o zbrodniczych instynktach. Człek musi się włóczyć po biurach policyjnych. Proszę być dobrej myśli, panie Lucjanie, już my pana wykurujemy. Do widzenia. Wyszli mężczyźni. Zostały tylko dwie kobiety. Stu Konisowa płakała, szykując się do wyjścia do pracy. Teodozja zrzędziła. Zawsze mówiłam, że taki koniec będzie. Tym tam nic nie zrobią, ale że mieciek będzie gnił w więzieniu, to głowę daje. Lucek, co wolisz? Herbatę z mlekiem, czy kawę? Wolę herbatę, jeśliś taka łaskawa. Mhm, mm jeszcze kpij sobie tutaj, ty, umarlaku. Lucjan nic nie odpowiedział.